Dzień dobry, dzień dobry, jak się dzisiaj macie? Ja się w zasadzie muszę od razu wyspowiadać Wam i powiedzieć, że prokrastynowałam trochę w oczekiwaniu na ten super temat. Nałożyłam sobie taką presję, jakąś niepotrzebną w ogóle sama sobie, bez sensu, że muszę znaleźć temat. Temat taki, wiecie, jakiś, nie wiem. O seryjnym mordercy, o którym nikt nie słyszał, albo o jakiejś super, mega, ekstra trudnej książce. I tak czekałam, czekałam i ostatecznie, przez to czekanie i poszukiwanie, przestałam nagrywać na jakiś czas i strasznie mi brakuje, bo mam wrażenie, że, że, że słowa w moim mózgu się układają, 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 układają i jest ich tak dużo, że muszę je teraz wypuścić. Więc dzisiejszy podcast. Będzie o niczym. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Będzie o niczym. Bardzo mocno chciałabym się z wami podzielić moją dzisiejszą frustracją i wkurzeniem, które nastało przez de facto, przez spacer z psem. I opowiem wam też o moim psie. Opowiem wam też o książce, którą przeczytałam niedawno i o drugiej, którą zaczęłam. I tak generalnie sobie po prostu pogadamy. Więc tak, mamy końcówkę stycznia, temperatura jest Beznadziejna, i dzisiaj rano poczułam mega frustrację. Otóż, odkąd mam psa, to jest jakieś 2,5 roku, chyba, czy półtora roku, nie, dwa i pół roku. Właściwie mrówka to jest pierwszy mój pies, mój. Miałam całe życie psy, całe życie moje psy były w domu psy i koty, bo moja rodzina w całości jest bardzo zwierzolubna, także te psy zawsze były, ale nigdy nie miałam swojego psa, takiego, który jest w 100% ode mnie uzależniony. W którego wychowanie jestem zaangażowana od A do Z, którego uczę sztuczek, którego muszę karmić, prowadzić do weterynarza zawsze, wiadomo, mama się tym wszystkim zajmowała. Także to jest mój pierwszy dorosły taki pies, całkowicie mój. Pozyskanie mrówki, że tak powiem, było totalny, totalnym aktem spontaniczności. Moi znajomi znają tę historię bardzo dobrze, bo lubię ją powtarzać. Otóż 27 września 2019 roku, Przyszło mi do głowy, że chcę psa. Tak po prostu z dupy. I pomyślałam sobie, a napiszę na fejsie, może ktoś ma psa i mi zaproponuje. Jeśli nie, to nie, to nie będę miała, a może akurat. No i dodałam post. Dodałam post, w którym napisałam, że przygarnę młodą suczkę. I dostałam mnóstwo odpowiedzi od znajomych, i to od takich znajomych, których nie widziałam od podstawówki. Trochę to jest takie może złośliwe z mojej strony. Tak, ale te koleżanki, których nie widziałam od lat, piszą do mnie. Hej, Paula, jest do wzięcia pies, ma 10 lat, jest to samiec, chłopak, z jakiegoś tam schroniska. Wiecie, no, to... moja mama jest mistrzynią w udostępnianiu takich smutnych obrazków, memów, w których jest napisane, na których jest napisane na przykład. Jest zdjęcie jakiegoś tam ślepego psa, jest taki poruszający napis. Jestem tak brzydki, nikt mnie nie chce, nawet mnie nie udostępnisz. Nawet nie jestem wart udostępnienia. I moja mama udostępnia, bo ona tak kocha zwierzęta, i po prostu udostępnia, bo to trafia w jej, w jej serce. Mnie to irytuje strasznie, bo to jest granie na emocjach. Na takie, takie, to jest po prostu naj, najtańsze, naj, takie, naj, najprostsze, co można zrobić, żeby pograć komuś na emocjach. No nie da się uratować całego świata. Nie da się, no nie da się, no po prostu się nie da. I, a ja napisałam w moim poście, że przygarnę młodą suczkę. Ja nie chcę psa, który ma 12 lat. Absolutnie szanuję, mam koleżankę tutaj na osiedlu, która pozyskuje ze schroniska właśnie najbrzydsze i naj, najbardziej nieszczęśliwe psy chorowite. I one u niej dożywają swojego, swoich lat. I to jest super szlachetne, i bardzo ją szanuję. Ale ja takiego psa nie chciałam. Czy to, czy to oznacza, że jestem złym człowiekiem? Myślę, że nie, bo chciałam psa. Chciałam młodą suczkę, bo tak, nie lubię psów. Całe, w zasadzie wszystkie nasze zwierzęta w domu to generalnie były suczki kilka było psów, natomiast nie przypadam za psami, nie przy... no, no nie, no nie przepadam za psami i koniec. Nie będę tłumaczyć, dlaczego, domyślcie się sami. Wolę suczki, no i chciałam młodą, bo chciałam ją wychować, chciałam ją, nie chciałam brać na siebie odpowiedzialności za zwierzę, które jest w jakiś sposób straumatyzowane, czy potrzebuje więcej uwagi, ponieważ pracuję i myślę, że to jest odpowiedzialne w sumie z mojej strony, że nie wzięłam Psa y, z problemami, którymi bym się nie mogła zająć. No ale dostałam mnóstwo tych informacji tych postów i tych takich, wiecie, żal postów, że o Jezu, skoro chcesz wziąć psa, to weź tego 15-letniego y, bez oczu i bez nóg i bez ogona i w ogóle weź go. Jeżeli go nie weźmiesz, to znaczy, że jesteś złym człowiekiem. No nieważne. W każdym razie napisał do mnie... Kolega, znajomy, w zasadzie daleki znajomy, jeśli tego słucha, to serdecznie pozdrawiam. Poznaliśmy się na kursie fotograficznym w Białym Stoku i no, ten kurs trwał chyba pół roku. Wysyła, mieliśmy grupę na Facebooku, więc dodaliśmy się do znajomych, ale nigdy wcześniej ani nigdy później się nie spotkaliśmy, nawet ze sobą nie porozmawialiśmy. I on powiedział, że ma psa, którego chce oddać, na Oelixie go wystawiał. Jak to brzydko brzmi, i nikt się nie zgłosił, więc będzie zmuszony oddać tego psa do schroniska. To była słuczka rok i kilka miesięcy, czarnula, malutka. Na zdjęciu wyglądała na strasznie malutką. I to był, to, to był ten sam dzień, w którym umieściłam post. To był czwartek. Następnego dnia zwolniłam się z pracy. U swojego kierownika. O 12 razem z koleżanką Magdą wsiadłyśmy w auto, pojechałyśmy do Białego Stoku po tego psa. No i podjeżdżamy. On mieszkał przy takim, w takim domu jednorodzinnym i ta suczka wybiegła i od razu ja do niej hucnęłam, Ona od razu łapkami mi na, na kolana, jakby wskoczyła, polizała mnie po twarzy i widziałam, że to jest tak, to jest to. To jest ona. To jest moja Psia, psi, najnowsza. Była znacznie większa niż na zdjęciach. Na zdjęciach wydawała się dużo, dużo mniejsza. Porozmawialiśmy chwilę z kolegą, zapytałam, dlaczego chcesz ją oddać? Co jest nie tak, gdzie jest haczyk? No nie, bo to ładny pies młody, no powiedział, że, no, że nie pasuje im po prostu, no bez tam żadnych szczegółów, że trochę niszczy i jest taka, no taka niezbyt, niezbyt ułożona. Więc okej, okay, wzięłam do samochodu. Umówiłam się z nim tak, że to był piątek. Czyli w czwartek dałam post na fejsie, w piątek już byłam po psa. Umówiłam się z nim tak, że do poniedziałku dam mu znać, czy oddam tę słuczkę, bo wiecie, no może być problem cha charakterów, możemy się nie dogadać, może się okazać, że jej jakieś problemy mogą mnie przerosnąć i żeby być uczciwym i tak zupełnie. Dbać o dobro, przede wszystkim tego zwierzęcia, umówiłam się z nim, że w poniedziałek ją odwiozę, jeśli nam nie, no nie zaiskrzy między nami. W poniedziałek dałam znać, że pies u mnie zostaje i tak została. Stałyśmy się najlepszymi psiapsiłkami. Ona jest dosyć specyficzna, jest bardzo spokojna, dosyć wycofana. Jeśli chodzi o innych ludzi, to jest, nie jest to typ psa, który od razu podbiega, i i się cieszy i czeka na pieszczoszki. Nie jest taką pieszczochą, choć ze mną się pieszczocha bardzo chętnie. Zwłaszcza nad ranem przychodzi pod kołdrę się przytulić. No i jest dystansowana. I to bardzo w niej lubię, że nie jest takim typowym psem, który wiecie, do, do wszystkich się cieszy i jest taka. Tak łatwo ją przekupić, nie? Przytulankami czy smaczkami. No smaczki uwielbia. Jest strasznym łasuchem. Bardziej interesują ją psy aniżeli ludzie, co jest wyjątkowo zabawne, kiedy idę z nią i idzie matka z dzieckiem i ten dzieciak, a piesek, piesek, piesek i od razu tam wiecie kuca do tego pieska, a piesek omija tego dzieciaka, a dzieciak, a what? Jest czarna rozpacz, bo piesek się nie zainteresował, no ale ona taka jest, jest indywidualistką. Ma swoje, szanuje siebie, nie będzie się tam do każdego łasić, prawda? No i to bardzo szanuję u niej. Jeżeli chodzi o szkody, no to rzeczywiście pogryzła kilka rzeczy. Jednego buta to były wspaniałe, to były wspaniałe botki, które nosiłam bardzo rzadko, bo było mi ich szkoda, bo były takie ładne. Pogryzła mi jednego tego botka, więc botki poszły na śmietnik. Pogryzła mi jedną rzeźbę, którą udało mi się wylicytować kilka lat temu na aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To była ta, taka rzeźba drewniana, przedstawiająca dwa prawdziwki. Pogryzła mi to, bo drewniane. I to w zasadzie tyle. Kilka razy śmieci rozniosła po całym domu, ale to była moja wina, bo zostawiłam śmieci pod drzwiami, żeby je wynieść rano. Więc, cóż, no, pies to pies, nie? Wyczuła, że coś tam śmierdzi, i rozciągnęła te śmieci po domu. Od tamtej pory po prostu tego nie robię. I poza tym to wszystko. Była nauczona czystości. Do tej pory bardzo rzadko zdarza jej się coś zrobić w domu. Jeśli to robi, to robi to dlatego, że ją brzuch boli, na przykład. No to wtedy też nie mam do niej absolutnie żadnej. Ja w ogóle na nią nie krzyczę, nie biłam, nigdy nie biłam zwierząt. Raczej nasza relacja jest pozytywna pod tym kątem, że nagradzam ją za dobre uczynki, a złe uczynki ignoruje zupełnie, żeby pobudzać u niej chęć robienia dobrych uczynków. Więc jeżeli się nawet załatwi w domu, to po prostu to zbieram, ona zwykle się kładzie i... Kładzie uszy po sobie, ogon między łapy i jest przestraszona, wie, że źle zrobiła, natomiast nigdy jej nie dałam odczuć, że jestem na nią zła czy jestem nią rozczarowana. Po prostu to sprzątam, ignoruję tę sytuację, a potem y, ją przywołuję i tam sprawdzam, czy brzuszek jest ok i tak dalej. Także, także to jest moja metoda wychowawcza. Nie mam absolutnie żadnego, żadnego dodatkowego. No, doświadczenia doświadczenie mam jako takie, bo te zwierzęta były zawsze w domu. Nie mam i wiedza teoretyczna zupełnie, a to z internetu, a to z książek. Były takie książki. U, u mnie w domu mnóstwo było takich: i rasy psów, i Twój pies świadczy o tobie. I najśmieszniejsze jest to, że to taka książka, być może ją znacie w niemal każdym domu, była w latach 90. Książka w twardej oprawie, a na okładce rząd. Owczarków niemieckich, które siedzą spokojnie, i przed nimi spaceruje kot. Taka książka, twój pies świadczy o tobie, czy mój pies świadczy o mnie, jakkolwiek. No i ten, ta książka jest pogryziona przez psa mojego brata, <gul> boksera Roxy, która się dorwała do tej książki, więc komicznie to wygląda, bo jest mój pies świadczy o mnie, i książka okładka jest pogryziona na brzegach. Więc tak, to taka historia. Nie uczyłam się, nie chodziłam nigdy do żadnego behawiorysty, choć chciałam z mrówką iść do szkoły, ale uznałam, że. Że nie ma takiej potrzeby, bo wszystkich sztuczek nauczyłam ją sama. Dużo sztuczek potrafi, ostatnio ją nauczyłam nowej sztuczki przytul. Kiedy to mówię, to kładzie głowę mi tak na, na piersi, na dekolcie i tak się przytula. Potrafi dać głos, usiąść, dać łapę jedną, drugą, przybić piątkę, położyć się, zostać. No i tyle chyba. Może o czymś zapomniałam, ale takie, takie są te sztuczki. A, i, i bramę ostatnio się uczyłyśmy, czyli przechodzenie pomiędzy moimi nogami. Tak, więc y, nie potrzebowała socjalizacji z innymi psami. Bardzo szybko łapię kontakt z nimi. No i właśnie do te, tutaj dochodzimy do sedna, do tego mojej dzisiejszej frustracji. Właśnie, odkąd ją mam, nie mam problemu z chodzeniem z nią na spacer. Czy to jest ładna pogoda, czy brzydka, czy pada, czy nie pada, czy jest upał, czy jest zimno, czy jest środek nocy. Po prostu przyjęłam to bezdyskusyjnie, muszę z tym psem wyjść, jakby tu nie ma nie ma negocjacji, że nie chce mi się, że coś, no ona jest absolutnie ode mnie zależna i muszę z nią wyjść, więc to nie stanowi nigdy dla mnie problemu. Nawet jak jest, tak jak ostatnio wieje deszcz, to nawet mi do głowy nie przychodzi, o Jezu, muszę z nią iść, po prostu idę, bo muszę i, i to, to jest spoko. Natomiast dzisiaj po raz pierwszy byłam wściekła na fakt, że muszę wyjść z psem. Bo idziemy, godzina jest ósma rano, niedziela, pustki, zupełnie nikogo nie ma. Pogoda psia, z całym szacunkiem dla psów, barowa 100%. Wieje wiatr, z nieba leci jakieś gówno, i trudno to gówno w ogóle zidentyfikować. To był i śnieg, i jakiś grad, i deszcz, i jeszcze jest ten wiatr, więc to zacina ci prosto na ryj, nie? Idziesz taka rozespana, bo jest niedziela, więc trochę sobie pospałaś, masz czapkę, masz. miałam na sobie tak t-shirt, bluzę z kapturem, na to, kaptu, na to kamizelkę pikowaną, na to płaszcz, na to szalik i czapkę, i rękawiczki. I idę tak, nie? I, i po prostu ten wiatr ci tak jeb, jeb prosto w twarz tym, tym gównem z nieba, nie? Dobra, idziesz, myślisz sobie, okej. Okay. Nie ma nikogo w parku, więc spuszczam psa. Niech sobie sam pójdzie gdzie tam chce, w te wszystkie jakieś. Ona lubi iść w takie najgorsze krzaki, najgęstsze i tam sobie wącha, więc puszczam ją. No i teraz musimy się cofnąć jakieś dwa miesiące. Kiedy to ja ufam mrówce, mrówka się mnie słucha, zawsze na do mnie to ona przychodzi, więc jest psem posłusznym oraz jest psem bardzo serdecznym do innych psów, zazwyczaj. 95 5% psów, które mijamy, to są jej kumple. Absolutnie nie ma tutaj z tym problemu. Wąchanko nosek nosek, potem nosek, dupka, jak już sobie poznamy swoje imiona i swoje zapachy odbytnicze, to wtedy jesteśmy super przyjaciółmi i bawimy się jak ona już poznaje, to nawet ciągnie do tych swoich znajomych, tak jak mówiłam, nie lubi ludzi, znaczy nie lubi, olewa ludzi totalnie, są dla niej chyba niepotrzebni na tej planecie. Natomiast do psów bardzo lubi się. Um, Lubi się z nimi przywitać i pobawić. Więc jako, że ufam mojemu psu, puszczam ją zawsze luzem: ona sobie chodzi, bo ona przyjdzie, jak ja ją zawoła. No i ze dwa miesiące temu miałam taką sytuację wieczorem nieprzyjemną, że Mruwa wyskoczyła z zębami do psa prowadzonego przez taką babkę ee, na smyczy. Więc to była ewidentnie moja wina, bo babka miała psa na smyczy, a Mruwa była bez smyczy. I Mruwa rzuciła się na tego psa, co w ogóle. Absolutnie nie mogłam pojąć, bo, bo jej się to nie zdarza. No ale to jest zwierzę, wiadomo, zawsze trzeba mieć ten margines zaufania. Więc złapałam ją, przeprosiłam tą babkę, a babka w ogóle wydarła się na mnie, jakbym nie wiem, co zrobiła. No nic tam nie zaszło, no słuchajcie, dwa psy, no posprzeczały się, poszczekały, powarczały na siebie, ale jakby nawet się nie, do, nie dotknęły. Ale babka, co pani robi? Pani jest totalnie nieodpowiedzialna, niech pani wąt z tym psem! On tak mówiła, wąt z tym psem! I chciała kopnąć mrówkę żeby ją odkopać od swojego psa. Ja rozumiem wszystko, nie? Ale kuźwa, niechby tylko tknęła moją mrówę. To ona by zobaczyła, jak wygląda kopnięcie. Dobra, przeprosiłam ją, złapałam mrówkę, założyłam jej smycz. Drugi dzień, może czy dwa dni minęły, znowu wieczór, idę i znowu ją puszczam, no bo mówię, zawsze jest okej. Okay. Więc znowu ją puściłam i słuchajcie, znowu kuźwa, miałam pecha, że trafiłam znowu na tego samego Babsztyla. Tym razem Babsztyl znowu ryknie, Won z tym kundlem! Powiedziała, zaraz po policji tutaj zadzwonię. Tak. Ja już się nic nie odezwałam, już zagryzłam zęby znowu moja wina, bo pies, mój pies jest bez smyczy. Zagryzłam zęby, pomyślałam sobie, co miałam sobie pomyśleć, zabrałam rówę i słuchajcie, no, ten jeden pies i ta jedna baba, bo kurczę, wiecie, mój pies świadczy o mnie, nie? Więc skoro ten babsztyl był tak nieprzyjemny i niemiły, to ten pies skądś musi brać inspirację. Do swojego charakteru. Tym bardziej, że zdarzały mi się sytuacje odwrotne, kiedy to ja byłam z mrówką na smyczy i jakiś pies podbiegł do mrówki i była ascesja. Absolutnie nigdy nie, nie, nie zachowywałam się w ten sposób, nigdy nie krzyczałam won z tym kundlem, nie próbowałam go kopnąć ani nic, tylko odciągałam mojego psa, zasłaniałam go sobą. A, a babka, która biegła i tam przepraszała i łapała tego psa, mówiłam, spoko, to są zwierzęta, tak, to jakby, to jest zwierzę, no jest, nie podoba mi się to, że pani pies zaatakował mojego psa, no ale kto mógł to przewidzieć. No i dalej... Od tamtej pory mrówka no, musiała wycierpieć, zapłacić za to swoje zachowanie, że atakuje tego, tego psa na tej smyczy, i zaczęła chodzić wyłącznie na smyczy. No, tf, na początku było ciężko, bo ona była przyzwyczajona jednak troszeczkę do tej swobody, ale się nauczyła. Puszczałam ją wyłącznie wtedy, kiedy spotkałyśmy całą yy, sforę jej kumpli. Jest tutaj za moim blokiem taka mała polanka, jakby w tym parku, i. Piesy się tam bawią, puszczamy je i bywa tak, że pięć, sześć psów się gania, zabierają sobie patyki, no i w ogóle się po prostu się bardzo ładnie bawią. I to był jedyny moment, kiedy ją spuszczałam, a tak to na spacer, na chodzenie, szukanie miejsca na siku i kupę, to była na smyczy. No i słuchajcie, dzisiaj rano właśnie idę i to gówno pada z nieba i jest zimno i jestem niedospana, głowa mnie trochę boli i myślę sobie, Jezu, niedziela, jutro do roboty, w ogóle wiecie, no nieszczęśliwa jestem ogromnie jak to każdy w niedzielę, więc myślę sobie, patrzę, w parku nikogo nie ma, no nie, bo jest jeszcze albo za wcześnie, albo za późno już dla niektórych psiarzy, więc spuszczamy mrówę. W międzyczasie spotkała dwa psy sąsiada, pobawili się, super, super, idę dalej, oczywiście idę zakutana totalnie, bo ta czapka i te kaptury i w ogóle ręce w kieszeniach i myślę sobie tylko byle do domu, niech ten pies się wysika i wracamy. I cholera jasna. Dwa miesiące babsztyla nie widziałam, i dzisiaj kuźwa, jakby, jakby miała. Ja nie wiem, czy ona siedzi w oknie i mieszka gdzieś tam i po prostu patrzy: o, jest ta z tym kundlem, idę. Bo ma chyba jakiś radar w dupie, że po prostu się pojawiła. A mój pies bez smyczy, nie? Kurde. Mruwa poleciała do tego psa. Oczywiście delikatna sesja, i ta baba do mi: a znowu pani, proszę zabrać tego psa. A ja tylko stanęłam, powiedziałam: mruwa do mnie. Całkowity spokój. Mrówka przyleciała do mnie i w ogóle olała tamtego tego psa nie zapięłam mrówki na smycz, bo wiedziałam, że mnie posłucha i szła obok mnie, załatwiła swoje sprawy. Miałam ochotę po prostu wystawić środkowego palca i tej ba temu babsztylowi pokazać, bo już się Już widziałam po jej twarzy, że jest zagotowana, czerwona, po prostu ze złości zaraz wybuchnie, eksploduje. Także jeśli. jeśli macie z, zwierzęta, no bądźcie po prostu uprzejmi, bądźcie mili, bo wszyscy jesteśmy po tej samej stronie. Jesteśmy właścicielami psów. Chcemy, żeby nasze psy były szczęśliwe, żeby się wy, wybawiły. Ja mrówę puszczam w miejscach, do których jestem pewna, że będzie bezpieczna. To nie jest tak, że po prostu wszędzie jest... To jest tylko jeden park. Park, malutki park, w którym ona doskonale wie, gdzie może spacerować. Kurde, no... To jest taka złośliwość po prostu, że ze wszystkich osób na całej planecie dzisiaj, w niedzielę, o 8 rano w taką pogodę musiałam spotkać akurat tę babkę. Bo mówię, spotkaliśmy potem, spotkałyśmy potem jeszcze jednego labradora, jednego Yorka i dwa takie buldoszki francuskie, nie wiem, to chyba buldoszki, albo nie wiem, co to za piesek jest. No takie małe, takie śmieszne. śmieszne. I jakoś ze wszystkimi mrówa, wiecie, best friends. A z, to, z tym jednym nie. Więc podejrzewam, że zachowanie psa odzwierciedla zachowanie pani. Więc nie pozdrawiam. No i to właśnie był jeden dzień. Jeden raz, kiedy poczułam, że jestem nieszczęśliwa głęboko i mam w dupie i nie chcę mi się spacerować z tym moim psem. Ale wiecie, co mi poprawiło humor? Jak wróciłyśmy do domu, Amrowa uwielbia, uwielbia suszenie. Ma swój zielony ręczniczek. I ja tylko go biorę do ręki. A ona już po prostu mama, 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 daj, 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 łapka, wiecie, jedna łapka, druga łapka, trzecia łapka, czwarta łapka, ogonek, brzuszek, tutaj całe gardziołko i, i pierś, no i góra. Ona uwielbia to, ona uwielbia i je po prostu robi takie sztuki w czasie tego suszenia, że od razu mi wszystko jest, staje się lepsze. Więc pies naprawdę sprzyja temu, że człowiek ma lepsze samopoczucie i uśmiecha się. Życie jest jakieś takie weselsze. No a propos takich właśnie weselszych rzeczy. Zainstalowałam sobie ostatnio TikToka. Zrobiłam błąd. Ja wiem, że to jest potężny, potężny, straszny błąd. Zainstalować sobie TikToka. Nie róbcie tego, jeśli jeszcze tego nie. nie róbcie tego. Naprawdę, nie warto. To jest pożeracz czasu. Zeżrę wam kilka minut, godzin, może nawet. Ale jak go zainstalowałam, to na początku byłam białą kartą dla TikToka, wiecie, nie ma nic, z czego można by było wyciągać wnioski. Algorytmy zwariowane, jestem tabula rasa, trzeba mnie obczaić, zobaczyć co lubię. Więc na początku oglądałam takie naprawdę beznadziejne rzeczy i z takim wstrętem niejako scrollowałam, bo wszystko było głupie. No ale... Tu się zatrzymałam przy jednym, tu się zatrzymałam przy jednym. No i kilka dni później jestem uzależniona od TikToka, bo TikTok zalgorytmizował mnie i w tym momencie na moim, na moim tym feedzie mam psy, zwierzęta generalnie, ale głównie psy. Psy, które robią różne dziwne rzeczy, albo weterynarze, którzy, którzy zapoznają się z psem na początku i budują zaufanie z tymi psami, zanim przywalą im w dupala szczepionkę na wściekliznę. I mnie to wzrusza i chce mi się płakać, więc zwierzątka, wszelakie. I druga rzecz to różne modowo make-upowe rzeczy, oczywiście girly things. Znalazłam jedną babeczkę, babka ma 58 lat chyba i mieszka w Kalifornii i jest świetna, bo robi sobie jaja z tego TikToka, no niby ogarnia te trendy, które są, czyli jakieś tańce, jakieś tam outfit of the day i tak dalej, więc robi sobie dużo, dużo, dużo jaj, ale też babka bardzo jest zainteresowana true crime i seryjnymi mordercami. I Był taki TikTok, w którym ona podjechała pod stanowe więzienie, właśnie w Kalifornii, gdzie chociażby El Chapo rezyduje i stała, i to jest w ogóle ogromna, ogromna Posesja, wielo, wielo, wielo hektarowa. To więzienie jest mocno strzeżone i wiadomo, tam najgorsi z najgorszych siedzą, nie? A naokoło są chmury. Chmury, co ja mówię? Góry. Są góry. Chmury też. Są góry. Jest przepiękny taki, bardzo surowy krajobraz naokoło. Żadnych drzew, nic, tylko góry w oddali. No i babka stoi i, i udaje, że, że fotografuje góry, a tak naprawdę obczaja to więzienie. I po prostu poczułam z nią od razu taką więź. Moja siostra też bym chciała tak zrobić. Też bym pojechała i też bym się jarała. Choć kurczę, to jest więzienie, gdzie siedzą ludzie skazani za okropne, okropne rzeczy. Ale no wiadomo, nie, to jest jakiś tam. Więc a propos złych rzeczy i seryjnych morderców i tak dalej, to przeczytałam ostatnio książkę pod tytułem 13. Bardzo mocno poszukiwałam. Osoby, która mi podpowiedziała tę książkę, bo nie pamiętam, kto mi, kto mi ją polecił. Wiem, że ktoś mi ją polecił i dodałam ją na Legimi do obserwowanych, czy tam na swoją półkę, bo nie było, nie było audiobooka. Więc ona tak leżała, 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 aż w końcu patrzę jest audiobook. Więc dawaj, słuchamy. I zaczęłam jej słuchać oczywiście jak zwykle w trasie. ja cię kręcę, jaka to jest dobra książka. Jaka to jest dobra książka. Mogą być spoilery, choć nie sądzę, ale mogą być, więc jeżeli, jeżeli bardzo, bardzo, bardzo się boicie spoilerów, to narka. Ale tak, to jest opowieść o. W ogóle pisana jest w dwóch z dwóch różnych punktów widzenia. Jeden, jeden punkt widzenia to jest punkt widzenia naszego protagonisty, naszego głównego bohatera, który jest prawnikiem, i tutaj czytamy. Narracja jest pierwszoosobowa, nie? Ja byłem, ja widziałem, ja zrobiłem, więc jego. Przeżycia, jego, jego dzień m, analizujemy, jego, jego przemyślenia, ale też jego m, sposób myślenia o tej zbrodni i o tym, jak on dochodzi do. układa te wszystkie klocki w całość i dochodzi do prawdy. A druga narracja jest trzecioosobowa, opowiadająca o niejakim Keinie, czyli o naszym antagoniście. Nasz antagonista jest seryjnym mordercą, który wrabia. Pewnego celebryta, a sam staje się osobą wezwaną do stawienia się w ławie Przysięgłych. No, wybrany jest do, do ławy Przysięgłych. Obserwuje właśnie z pozycji ławnika cały proces. Jest w stanie manipulować dowodami, innymi ławnikami i jest na bieżąco, więc to jest genialne dla takiego mordercy, który chce wiedzieć, ile policja wie, ile prawnicy wiedzą i czy uda mi się wrobić tego gościa, czy jednak muszę, muszę troszeczkę spierdzielać. Więc, żeby wam nie zaspoilerować tutaj za dużo, no to, 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 jest akurat rzecz, którą od razu, od razu wiadomo, co było, chyba, co było powodem, dla którego ktoś nie wiem kto, jeśli słuchasz mnie, a ty mi właśnie poleciłeś, poleciłaś tę książkę, to się odezwij, bo chce ci wysłać kwiaty albo postawić piwo. Na samym początku gość morduje ławnika, w którego ma się wcielić i e, rozpuszcza jego ciało w wannie, ługiem sodowym. Więc to było, to było preludium, nie, nie preludium, to było pokłosie. To było pokłosie e, siedmiu sposobów na pozbycie się zwłok. Właśnie, więc Kurczę, ale książka jest bardzo dobra jest i troszeczkę jest naiwna w niektórych momentach. Troszeczkę jest naciągana. No to sam fakt, czy tak się da. Gość w ogóle przed zabiciem tego swojego, tej swojej ofiary, w którą miał się następnie wcielić, tak ucharakteryzować całkowicie na niego, przed zabiciem go kazał mu wypowiedzieć pangram, który brzmi: Mężny bądź, chroń pułk twój i sześć flag. Pangram to jest takie zdanie, które zawiera wszystkie litery danego języka. I on to nagrał na kasecie, i dzięki temu, że ten pan wypowiedział, ta ofiara wypowiedziała ten pangram, to ten koleś mógł jakoś tak wysłuchać, jak ten człowiek ofiara wypowiadał to, i fonetycznie i w ogóle, i mógł dostosować swój ton głosu i swój, no swój, swoją mowę, naśladować po prostu, no. Tego gościa. I tak się nad tym zastanawiałam najdłużej. Czy rzeczywiście takie jedno zdanie, ten pangram, daje nam absolutną wiedzę na temat tego, w jaki sposób człowiek mówi i jego rytm, jego ton, jego, jego sposób mówienia po prostu? No, myślę, że nie. I cóż, bardzo serdecznie polecam, mówię, jest troszeczkę naiwności w tym i trochę takiego naciągania faktów. Naciągania dowodów i. No, ale, ale jest ciekawie. Jest ciekawie, wciąga bardzo. Jest trochę, makabry... bardzo makabrycznie. W niektórych momentach to naprawdę aż, aż uu, bo opisy morderstw i opisy różnych tam rzeczy są takie dosyć chwytające za gardło. Więc tak, książka pod tytułem 13 Steve Cavanagh napisał tę książkę, na Legimi dostępna jest. Dostępny jest audiobook. Huhu, więc bardzo serdecznie polecam. Druga książka, o której chcę, chcę Wam powiedzieć, to jest książka, którą aktualnie czytam, czyli najnowsza książka Głukowskiego. To jest facet, który stworzył całe uniwersum Metro 2000X. Tutaj zostawię, bo, bo to jest postapokaliptyczna seria książek, w których mamy Rosję po apokalipsie, kiedy to Ludzie zmuszeni są, poprzez silne promieniowanie na powierzchni planety, są zmuszeni schować się pod ziemię i zamieszkują moskiewskie metro, te tunele moskiewskiego metra i super jest. Jeżeli nie, nie znacie tej, tego uniwersum, to bardzo serdecznie polecam, bo to jest naprawdę coś super. Jeżeli lubicie postapokalipsę taką w stylu trochę takim egzotycznym, można by powiedzieć, to, to, to bardzo, bardzo, bardzo polecam. Natomiast ym, teraz czytam książkę Outpost. Yy, jest już też druga część tej książki. Tak, i to jest yy, nowa powieść autora Mestra 2033, 34, 35 i Future, więc czy Future. Yy. I tak, warto, warto, warto poznać całą tę opowieść, bo strasznie mi się podobają opisy takiej rzeczywistości mrocznej. Ta mgła, która, którą opisuje Głukowski, jest taka żywa. Ja ją sobie absolutnie jestem w stanie wyobrazić. Ma bardzo plastyczny język, a jednocześnie podoba mi się ten taki, taki aromat. Kresów i tej Rosji, ta Rosja jest, jest, tak ta książka jest przesycona tą Rosją i tą, tymi niuansami i, i tymi smaczkami, taką osobliwością Rosji I, i to mi się bardzo, bardzo podoba, więc polecam, jak przeczytam Outpost obie części, wówczas chętnie wam o tym opowiem. No i trzecia rzecz, o której chcę wam powiedzieć, to tak, jestem sobie w domu u rodziców i pojechałyśmy sobie z mamuśką do Biedronki na takie zakupy, wiecie, typowe, shopping. Bułka, syr, kabanosy. Uuu, nowa książka Michała Stanowskiego. Aha. Książka pod tytułem Paranormalne. Mam ją właśnie w rękach. Jest to wydanie kieszonkowe, kosztowało bagatela 9,90. Brawo Biedronka za promowanie czytelnictwa i do takiego czytelnictwa, nie jakieś tam gówno, romanse, tylko... Książka, która może wprowadzić nowych czytelników do świata polskiej literatury grozy i takiego, no co prawda to jest paranormalne, to jest książka, która opowiada o zjawiskach paranormalnych mających miejsce w naszym pięknym kraju nad Wisłą i Michał Stonawski, badacz zjawisk paranormalnych, który całe życie poświęcił na tropienie prawdy, Teraz zabierzecie w podróż po najbardziej przerażających nawiedzonych miejscach. Poznasz ich historię, świadków, którzy opowiedzą o tym, co przeżyli, oraz opinie egzorcystów. Śmieję się, jak to czytam, bo znam Michała Stanowskiego osobiście. To jest bardzo fajny, sympatyczny chłopak i z tego opisu można sobie wywnioskować, że jest takim, wiecie, takim badaczem. Z... <laughs> Sorry, Michał, jeśli tego słuchasz. To jest taki badacz zjawisk paranormalnych w płaszczu. Rzeczywiście, Michał chodzi w skórzanym długim płaszczu długi Włosy. Strasznie się cieszę, Michał, że wydałeś tę książkę. Ogromnie, bo do tej pory Michał się parał głównie shortami, opisał opowiadania. Robił kawał dobrej roboty, bo, bo dużo tych jego opowiadań i zbiorów opowiadań gdzieś nam się pojawiło na rynku. Natomiast to jest taka pełnometrażowa książka, wydana przez Wydawnictwo Znak, w której on jest jedynym autorem, i to jest super, bo to jest taka, taki debiut w zasadzie, nie? Debiut taki pełnometrażowy, powiedzmy. I co tutaj jest? Poczytałam, jestem gdzieś w połowie, i to jest książka, którą, i tu z całym szacunkiem, żeby nikt mnie tutaj źle nie odebrał. To jest książka, którą ja czytam tak, jakbym czytała Detektywa, magazyn Detektyw, bo to jest takie skandaliczne. I te rzeczy, które są tam opowiadane, są takie. No, ja jestem racjonalna, jestem racjonalistką i ja w duchy nie wierzę. Chociaż oczywiście każdy z nas lubi dobrą opowieść o duchach. No, kto nie lubi dobrej opowieści o duchach? Opowieści o duchach są super. Jeżeli jeszcze ktoś potrafi je opowiadać, potrafi budować napięcie, suspense i tak dalej, no to super. Count me in, sign me in. Ale tutaj Michał je, te rzeczy paranormalne rozkłada na czynniki pierwsze, opowiada cały proces. Dochodzenia do tej historii, znajdywania tej historii, następnie jedzie w te miejsca, bada je, w sensie spaceruje po tych miejscach, rozmawia z ludźmi. Wiele osób zamyka mu drzwi przed nosem i przedstawia to jako taki reportaż. To jest taki reportaż dziennikarski, śledczy, który jednak de facto mówi o zjawiskach paranormalnych, więc no jest dysonans nieco. Napisane to jest bardzo fajnie, czyta się, migł się Podoba mi się to, że to, co Michał napisał we wstępie, bo napisał, że nie należy absolutnie negować istnienia czegokolwiek paranormalnego, czy jakichś innych wymiarów, czy coś, ponieważ, no, rzeczywiście jeszcze 100 lat temu yy, wielu rzeczy nie wiedzieliśmy. Kiedyś atom był najmniejszy, najmniejszym, najmniejszą rzeczą na całym świecie i teraz wiemy, że atom może być, jeszcze, że są jeszcze mniejsze części tworzące atom. Nie powinniśmy tak absolutnie i z pełną Pewnością mówić, że nie, duchy nie istnieją, bo tak naprawdę nie wiemy, co życie przyniesie. Mój racjonalny umysł podpowiada mi, że jednak nie istnieją. Patrząc pod kątem biologicznym, pod kątem fizjologicznym, i tego, że i mikrobiologicznym, i neurologicznym, i mózg, i budowa mózgu, i funkcje mózgu, i to wszystko, jak to działa. I mamy, mamy na, na tyle dobrą wiedzę, że jednak podchodzę do tego bardzo sceptycznie. Natomiast przypomina mi się, jak Fibi z Rosem w przyjaciołach kiedyś dyskutowali, kiedy Fibi powiedziała, że nie wierzy w ewolucję, i Ros się strasznie zdenerwował i powiedział: Jak to nie możesz wierzyć w ewolucję? Pokazywał jej tam, wiecie, przeciwstawne kciuki i tak dalej. I ona mu powiedziała coś takiego, że jest tak, tak strasznie pewny. Tej ewolucji. I on nadal swoje, że tak, bo wszystkie dowody w muzeach, z skamieliny i tak dalej, wszystko dowodzi temu, że ewolucja istnieje, to ona mu powiedziała tak, że oznacza to, że jesteś strasznie arogancki, wierząc w jedną. Prawdę i nie dając sobie absolutnie minimum, minimum takiego, no nie wiary, ale takiej, takiego miejsca na, na wątpliwość. Absolutnie nie dopuszcza do siebie możliwości, że mogłoby być inaczej. I że to jest z jego strony aroganckiej. Strasznie mi się to podobało. Yy, oczywiście to był prank, bo jak on przyznał jej rację, to się z, z, zaśmiała. Że właśnie w tym samym porzucił lata swojej nauki <laughs> i swojego dokt, swojej doktory, doktoryzacji i w ogóle w ogóle stanowi teraz, no jakby podważył to wszystko, czego się uczył. Ale uważam, że to było bardzo mądre, to, co Fibi powiedziała. W ogóle Fibi wydaje mi się naj, najmądrzejszą i najbystrzejszą osobą w tym serialu. Także tak, przyjmuję to, że. Paranormalne rzeczy daje sobie maluteńką, maciupeńką furteczkę, że tego typu rzeczy mogłyby się zdarzyć. Duchy. Nawiedzenia, być może, choć nawiedzenie bym, mój racjonalny umysł od razu by twierdził, że jakiekolwiek opętanie czy nawiedzenie to jest jakaś choroba psychiczna i temu się powinien przyjrzeć psychiatra, i trzeba by zrobić tomografię, jakieś rezon rezonansy, czy co tam się robi. Nie jestem medykiem, ale wydaje mi się, że dałoby się to wszystko racjonalnie wytłumaczyć. Natomiast tak. Daje sobie malutką furtkę wątpliwości. Zatem dzięki tej malutkiej furtce jestem w stanie czytać książkę Paranormalne Stanowskiego i czerpać z tego niejaką przyjemność. Bo książkę czyta się bardzo szybko, dosyć przyjemnie. Ten format kieszonkowy. Ja nie przypadam za, za formatem kieszonkowym, bo zwykle litery są dużo mniejsze. Ta książka akurat dobrze się czyta w tej formie kieszonkowej. Podoba mi się to, ten sposób, w jaki, jaki Michał to opisuje, że jest to dosyć tak z boku pisane. Właśnie jak taki reportaż. Czyli on nas tutaj nie, nie próbuje nas przekonać. Tak, duchy istnieją, to, to był duch, to na 100% duch był. Nie, słyszał. Ktoś tam coś powiedział w jakiej, jakiejś gazecie, ktoś coś napisał, jedzie i to sprawdza, i pozostawia całkowicie analizę tego i wyciągnięcie wniosków nam. My możemy dojść do tego, czy wierzymy w to, że coś tutaj było niehalo, coś spoza tego świata być może, a może to wszystko jest jeden wielki szwindel zrobiony po to, żeby, nie wiem, skupić na, siebie, na sobie uwagę, zdobyć jakieś pieniądze inne mieszkanie i tak dalej, czy to jest wszystko przez wyrachowane chciejstwo ludzkie, czy to jest rzeczywiście coś, coś na rzecz. Jeśli o takich rzeczach mówimy, to nie wiem, czy wiecie, będzie kolejna część filmu. Krzyk, bardzo czekam, bardzo czekam. Ja jestem milenialsem, który urodził się akurat w tym czasie, że mógł absolutnie docenić w całej okazałości w całą serię krzyk, i strasznie się cieszę z tego powodu. Słyszałam też, że będzie kolejna część oszukać przeznaczenie, i też się bardzo cieszę, bo to też akurat wpadło w momencie, kiedy, kiedy dorastałam i to zrobiło też ogromne wrażenie. I ja teraz jeszcze czekam na to, żeby była kolejna część piły. Tak, było ich 7, 8. Jestem fanką piły. Mówiłam Wam już o tym. I wcale się tego nie wstydzę. Piła ze swoją, ze swoim epatowaniem bezsensownej przemocy. Tak, lubię to. No i mam nadzieję, że macie się dobrze. COVID was omija, tak jak mnie omija, odpukać. Odpukać, bo, bo u mnie. O, mrówka się uruchomiła. Nie, mrówka, nikt nie, nikt nie puka. Nie, nie, połóż się spokojnie, śpi. A spróbuję zobaczyła, że to ja. Nie da się tak oszukać. Ok. więc cicho bądź, już przestań. Ostatnio kolega do mnie przyszedł i wszedł do przedpokoju i rozmawia ze mną, a zaczęła strasznie mocno szczekać i wiecie, była w takim w stanie takiego zaalarmowania, pies czujny, będzie bronił swojej rodziny, tylko, że siedziała akurat na oknie. Więc siedziała na oknie, na parapecie Stanęła, no bo to jest okazja do tego, żeby zaprezentować się w pełnej wielkości swojej i szczekała, a ja przyjmowałam gościa w przedpokoju, więc tak, zdążyłby mnie siedem razy zamordować, a mój pies, świetny obrońca. Był zbyt leniwy, żeby zejść. Uznał, że nie warto, nie warto schodzić z okna. No, więc to jest mój, mój właśnie kończąc temat mojego psa. Także mam nadzieję, że COVID was omija, bo u nas szaleje bardzo mocno zewsząd, robiłam sobie wczoraj test okazało się, że nie jestem w ciąży. <ścoughs> Dobry żart, więc nie mam COVID-u, choć na ile można wierzyć tym testom aptecznym, wierzę bardziej swoim, swojemu organizmowi i mój organizm nie ma żadnych objawów, nic poza, poza normalnymi, okazjonalnymi bólami głowy i i czuję się świetnie, więc jest okej, okay. także czuję się naprawdę jak, jak Neo w Matrixie, który omijał te wszystkie kule i ten, to ja tak omijam te kule koronawirusa i oby tak było jak najdłużej, bo, bo nie wyobrażam sobie, zachorować. chorować, głównie ze względu na mrówkę, bo, bo co, sama nie pójdzie, ja będę musiała nauczyć ją robić na balkonie, więc tak. To były moje pogaduchy przy niedzieli. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Powtarzam się, ale ja zamierzam dzisiaj zrobić typowy niedzielny obiad. Wyjęłam z zamrażarki schabowe. Zamierzam je utuc, wymiętochać w jaju, w bułce, usmażyć. Do tego mam ziemniaczki, które zamierzam obie obrać i do tego planuję zrobić sobie... Podgrzać sobie na masełku groszek z puszki. Jeśli tego nigdy nie jedliście, a jeszcze z bułką tartą to już w ogóle ambrozja, ale dzisiaj będzie taki dietetyczny groszek w masełku. I to planuję zrobić. I to jest w zasadzie koniec moich dzisiejszych obowiązków, ale muszę Wam powiedzieć, że jest jeszcze jeden obowiązek. Nie wiem, czy mam powiedzieć. A Wam powiem. Dzisiaj y, po południu, wieczorem y, będę nagrywała podcast y, z pewnym twórcą, i to będzie pierwszy wywiad na, na tym podcaście w świecie słów. Nie mam zielonego pojęcia, jak ja to zrobię jak ja to połączę bo a, używam Audacity na zasadzie wyt, wytnij tylko moje y. Natomiast nie umiem robić niczego więcej, nie umiem wsadzać między wódkę a zakąskę czegoś. Więc tak, to będzie wyzwanie ogromne dla mnie, żeby tę rozmowę jakoś wpleść w podcast. Ostatecznie, jak się poddam, to po prostu podcast to będzie tylko i wyłącznie rozmowa. Hookers. Także ja się, strasznie się jaram, bo zastanawiałam się, czy to będzie dobry pomysł, żeby wprowadzić rozmowy. Na swój kanał? Czy ktoś to będzie słuchał? I czy ktoś w ogóle będzie chciał wziąć udział? Okazuje się, że chce ktoś wziąć udział, więc jestem, jestem super happy i bardzo się ekscytuję i ciekawa jestem, jak to wyjdzie. Dajcie mi znać, jak już odsłuchacie tam ten drugi odcinek, który pojawi się prawdopodobnie w połowie tygodnia, w środę, w czwartek, może. Zależy, kiedy się ogarnę z tym właśnie obrabianiem tegoż. Trzymajcie kciuki żeby mnie ta technologia nie pokonała, bo z TikToka wiem, że urodzeni w latach 90. są traktowani jako starsze pokolenie. A co mają powiedzieć dinozaury z lat 80.? Chyba tylko położyć się w trumnie i zasnąć, czekać na śmierć. Sorry. więc bumery tego świata Łączmy się i bądźmy dla siebie uprzejmi i mili. Pamiętajcie, jeśli macie psa i wasz pies bywa wredny dla innych yy, zwierząt, to nie bez powodu. To nie bez powodu. Moja mrówka doskonale wie, co robi. Ona potrafi od razu odgadnąć, jaki jest pies i jaki jest człowiek. Mówię wam, zaufajcie swoim zwierzętom. I cóż, do następnego razu, pa pa!